Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Najpierw chciałbym zwrócić uwagę, że duża część pytań to były pytania dotyczące dyspozytorni medycznych. Ustawa, którą procedujemy, dotyczy centrów powiadamiania ratunkowego, więc warto też to, powiedzmy sobie, wyjaśnić, że centra powiadamiania ratunkowego są, jest to 17 centrów w całej Polsce, 16 dla każdego województwa i 17 dla miasta stołecznego Warszawy. Ten 17 dla województwa mazowieckiego poza Warszawą jest w Radomiu. I te zmiany, o których Państwo mówią, które będą dotyczyły od 1 stycznia przyszłego roku, dotyczą dyspozytorni medycznych, prawda? Czyli tylko i wyłącznie już ten system Centrum Powiadamiania Ratunkowego dotyczy wszystkich numerów, które podlegają 112, a dyspozytornie medyczne już tylko i wyłącznie kwestią medycznym. I rzeczywiście tu jest plan taki, żeby tych dyspozytorni było 18. One mają być mniej więcej tak samo jak w przypadku centrów powiadamiania ratunkowego. Więc ten argument taki, że ma coś nie zadziałać, dlatego że będzie mniej tych dyspozytorni, ich fizycznie nie będzie mniej. One po prostu będą bardziej scentralizowane, tak jak też system centrów powiadamiania ratunkowego. I szanowni Państwo, ja chciałbym podziękować przede wszystkim za tak wiele pozytywnych, dobrych słów dotyczących tego projektu ustawy o CPR-ach, ponieważ ten projekt ustawy przez pewien czas w ministerstwie był wypracowywany. To już także chciałem podziękować mojemu poprzednikowi, panu ministrowi Pawłowi Majewskiemu, bo praktycznie on pracował nad tą ustawą. Ja mam dzisiaj zaszczyt ją prezentować. Jest to projekt, który przewiduje zmiany w kilku głównych aspektach. Po pierwsze to, o czym Państwo tutaj mówili w dyskusji, czyli po pierwsze ludzie. Ten system, mimo skomplikowanej warstwy technicznej, to przede wszystkim operatorzy numerów alarmowych, którzy przyjmują zgłoszenia alarmowe, oraz pozostali pracownicy. Dzięki projektowanym zmianom przed operatorami zostanie otwarta ścieżka rozwoju awansu zawodowego. Myślę, że to także jest odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości uzupełnienia tych wakatów, bo jeżeli ta ścieżka zawodowa w centrach powiadamiania ratunkowego będzie całkowicie inaczej wyglądała niż do tej pory, będzie także stwarzała możliwość innego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że właśnie to jest ten element, który pozwoli nam na to, żeby więcej osób chciało tę pracę podjąć. Po drugie, procedury i mając na uwagę potrzebę zachowania jak najwyższych standardów, zapewniony przez MSWiA system nadzoru i jednolity system szkolenia. To także ta ustawa podnosi, w tym w formacie e-learningu, przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych operatorów i usprawnienia tych procedur zgłoszeń alarmowych. Ale także dostępność, czyli ta aplikacja 112, która od początku tego roku działa, o której tutaj mówimy. Chciałbym zwrócić uwagę, że od paru lat w ministerstwie podejmowane są konkretne działania związane z rozwojem CPR-ów. Tak jak także Państwo mówili, najpierw przejęcie numeru alarmowego 997, który jest już kompletnie pod centrami powiadomienia ratunkowego. Pełna informatyzacja kontaktów centrów powiadomienia ratunkowego ze służbami. Dziś po takim zgłoszeniu w CPR-ze ta formatka idzie w większości w formie elektronicznej. Także przyjmowanie zgłoszeń w formie innej niż telefoniczna. Oprócz tego SMS-u z aplikacji mobilnej, o którym tutaj mówimy, od półtora roku mniej więcej działa także w naszym kraju ta formuła e-call, w którą niektóre samochody są wyposażone. To znaczy, że w momencie wypadku na przykład już się od razu zgłasza operator, nie trzeba wykonywać tego połączenia. Mamy także świadomość potrzeby inwestycji w pracowników i w wyniku tego chciałbym zwrócić uwagę, że także nastąpiły w 2019 i 2020 wzrost wydatków na wynagrodzenia. Przyznano dwukrotne podwyżki. Średnio one od 2000 w ciągu tych ostatnich dwóch lat wzrosły o 41%. Myślę, że to też oczywiście nie jest jeszcze docelowo
ale niezwykle pozwoliło nam na to, żeby zatrzymać tą rotację, która miała miejsce w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wszystkie te działania, o których mówię, do tej pory były podejmowane na podstawie obowiązujących przepisów. Ta ustawa, którą mam zaszczyt prezentować, daje kolejne możliwości, za to szerokie poparcie i za wsparcie w parlamencie, w Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pracę także Biura Legislacyjnego Sejmu i Departamentu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departamentu Teleinformatyki chciałbym serdecznie podziękować i prosić Państwa o przyjęcie tej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze.